Poranek Radia Tok FM. Gościem Radia Tok FM jest Ewa Kopacz, minister zdrowia. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry. I przyszła marszałek Sejmu. A o tym zdecyduje Sejm. O tym zdecyduje Sejm, ale chyba jest jasne, że rekomendacja jest właśnie taka. No i byłoby dziwne, gdyby Sejm nie wybrał pani. No nie, ja praktycznie rzecz biorąc, i wszyscy to wiemy, ci, którzy choć trochę znają regulamin Sejmu, że najpierw musi być wniosek podpisany przez 15 posłów, a potem głosowanie na sali. Ja w tej chwili sprawuję obowiązki ministra zdrowia, tak jak od 4 lat. Pracuję, dla mnie jeszcze kadencja się nie skończyła, pracuję bardzo ciężko, ponieważ i rozporządzenia, które chcemy pozostawić jako akty wykonawcze, do ustaw muszą być w pełni kompletne. Jak wiemy, weszła ustawa, nie jedna, ale 12 ustaw, które reformują cały system ochrony zdrowia. No, ale właśnie to jest praca, która niewątpliwie w tej chwili mnie pochłania. Ale właśnie dlatego zapytam, bo mówiła pani, że chce pani dalej być ministrem zdrowia, żeby dokończyć misję, bo zmiany w służbie zdrowia właściwie dopiero się rozpoczęły, a teraz wszystko wskazuje na to, że pani opuści ten resort. Ale też proszę pamiętać, że wcześniejszym zapowiedziom. Ten, który dzisiaj obejmie resort zdrowia, będzie w dużo bardziej komfortowej sytuacji niż ja. Ja wtedy, kiedy przyszłam i moi oponenci polityczni, czyli posłowie z opozycji, mówili o tym, jak strasznie dużo tych ustaw leży sobie w szufladach, efekt taki, że to my zaczynaliśmy wszystko od początku. Tymczasem co się po tych 4 latach wydarzyło? Otóż 12 ustaw bardzo, bardzo kluczowych, reformujących kompleksowo system, plus one oczywiście będą przynosić efekty lada moment, czyli i komisja ekonomiczna, która za chwilę będzie już siadać do stołu z firmami farmaceutycznymi i negocjować ceny leków, i program kształcenia, który będzie obowiązywał w uczelniach Akademii Medycznej po to, aby młodzi lekarze szybciej wchodzili na rynek jako specjaliści. I wreszcie to, co zostało, czyli 6 gotowych ustaw. Ja pozwolę sobie je przypomnieć. Gotowych. Już po konsultacjach zewnętrznych, to państwo o tym pisaliście, że te ustawy tak, są już gotowe. Jest ten pakiet, więc następca przychodzi i te ustawy wprowadza do Sejmu. Oczywiście wykorzystując całą ścieżkę legislacyjną. Także nie ma jakiegoś braku ciągłości tej pracy. Nie ma też jakiegoś zagrożenia, że cokolwiek złego się wydarzy. Nie ma chyba takiego sztandarowego projektu jak dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Ale to właśnie w tych 6 ustawach, które są gotowe, jest projekt o dodatkowych ubezpieczeniach, dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach. Jest ustawa o zdrowiu publicznym, jest ustawa o świadczeniach, czyli o tak zwanych umiejętnościach, jest ustawa o badaniach klinicznych i jest wreszcie coś, co na czym bardzo mi zależy, żeby to było procedowane. To jest ustawa o jakości, gdzie jest zarówno agencja taryfikacji, jak i liczenie kosztów w zakładach opieki zdrowotnej. Ale czy jednak to jest gotowe. Czy z punktu widzenia państwa nie lepiej byłoby, żeby Grzegorz Schetyna nadal był marszałkiem, a pani nadal nadzorowała pracę służby zdrowia? Dlaczego Schetyna nie może być dalej marszałkiem Sejmu? To nie jest tak. Pani wie, że każda nowa władza to są nowe wyzwania. My dzisiaj mówimy o tym, jak bardzo w trudnej sytuacji możemy się znaleźć w otoczeniu europejskim. Dzisiaj już o 5 krajach, nie tylko Grecji mówi się, że ma kłopoty finansowe. A więc my musimy prowadzić politykę bardzo, bardzo odpowiedzialną, niekoniecznie popularną, taką, która będzie się podobać, a więc taką, którą najchętniej opozycja prowadziła, ale bardzo odpowiedzialną politykę po to, aby Polacy w Polsce czuli się bezpiecznie pod każdym względem, ale tym ekonomicznym również. Czuli się bezpiecznie, bo mają pracę, czuli się bezpiecznie dlatego, że mogą w tej pracy zarobić godne pieniądze, czuli się bezpiecznie dlatego, że ochrona zdrowia będzie dobrze chodzić, czuli się bezpiecznie, bo ich dziecko może studiować, a więc to jest bardzo poważne wyzwanie dla tego rządu. A jaki jest związek tych wyzwań z tymi roszadami personalnymi? Dlatego też to pan premier będzie dobierał sobie ekipę, która będzie na to wyzwanie odpowiadać bardzo merytorycznie i bardzo ciężką pracą. A Grzegorz Schetyna jak będzie stawiał czoła tym wyzwaniom? Jako członek rządu? To nie mnie o to proszę pytać. Proszę pytać pana premiera i pana Grzegorza Schetyna. A kto zastąpi panią na stanowisku ministra zdrowia? No,
też o tym nie decyduje były minister. Nie decyduje, ale może pani doradzać premierowi. Powiem szczerze, że dzięki Bogu mamy premiera, który nie wymaga doradców, przynajmniej w takich sprawach, więc wierzę w to, że pan premier wyznaczy osobę, która będzie w ramach kontynuacji robiła wszystko, aby to, co my zbudowaliśmy jako podstawę i fundamenty, bardzo twarde fundamenty pod tę reformę, która już ruszyła, ale że to będzie kontynuowane. Może, jeżeli nawet pani nie doradza premierowi, może pani mieć własne zdanie, czy na przykład Bartosz Arłukowicz sprawdziłby się na tym stanowisku? Proszę mnie o to nie pytać, pani redaktor. Nie, o pani opinię. Ja uważam, że każdy, kto będzie kontynuował te prace, które zostały zaczęte, każdy, kto odpowiedzialnie potraktuje, tak jak ja traktowałam pacjentów jako podmiot w tym systemie ochrony zdrowia i będzie dążył do tego, aby skracać kolejki nie tylko poprzez dosypywanie pieniędzy, ale przede wszystkim dostarczanie na rynek nowych specjalistów, to co żeśmy zrobili w ustawie o kształceniu, to będzie odpowiedzialną polityką w obszarze ochrony rozumiem, zdrowia. Rozumiem, tylko zastanawiam się, czy osoby takie jak Bartosz Arłukowicz, czy nawet wymieniany Marek Balicki, oni bardzo krytykowali pani politykę jako ministra zdrowia, więc to by było zastanawiające, gdyby któryś z nich miał kontynuować Marek tę Balicki pracę. Marek Balicki nie jest w Platformie Obywatelskiej, pani redaktor. Czyli raczej jest to wykluczona kandydatura. To są plotki. Powtarzam tylko jeszcze raz, to nie ja będę o tym decydować. No tak, tak, tylko zastanawiam się właśnie, jak to możliwe, że mógłby to być ktoś, życia na spekulacje, pani... tak? Ja myślę, że życie i tak jest dla nas wszystkich na tyle trudne, że ja akurat dzisiaj, wiedząc o tym, ile jeszcze przez te 3 tygodnie mogę zrobić w resorcie, nie zaprzątam sobie głowy spekulacjami. Pani minister, gdyby się zdarzyło jednak, że będzie pani marszałkiem Sejmu, gdyby Sejm podjął taką decyzję, to mamy konflikt wokół krzyża. Jakie ma pani zdanie na temat tego konfliktu? Jak należałoby postępować w tej sprawie? Ja głęboko wierzę i jestem o tym przekonana, że wszyscy ci, którzy trafili do tego Sejmu, to są ludzie bardzo odpowiedzialni. I to, że trafili tam ludzie odpowiedzialni, mający bardzo silny mandat, bo mając mandat wyborców, są tam nie z przypadku. Więc jeśli ci ludzie trafią do Sejmu, to odpowiedzialnie będą układać priorytety. A więc dzisiaj niewątpliwie priorytetem będzie i ustawa budżetowa, i wszystkie ustawy, które zabezpieczą Polaków przed tym, co puka do naszych drzwi, czyli przed kryzysem światowym. Czy uważa pani to za temat zastępczy, niezbyt ważny w tej chwili? Nie można tego tak traktować. Każdy temat w Sejmie jest tematem bardzo ważnym, ale uważam, że są tematy ważniejsze i te tematy ważniejsze, czyli te, które dotyczą nas wszystkich, muszą stanowić pierwszeństwo. Marszałek Sejmu ma dość sporą władzę, w tym sensie, że jednak decyduje w dużej mierze o porządku obrad. Wnioskuję z tego, że kwestie uchwał dotyczące krzyża raczej by się nie znalazły w pierwszej kolejności w porządku obrad. Marszałek Sejmu, z tego co pamiętam, przede wszystkim prowadzi obrady, dba o wizerunek Sejmu, szczerze prawdę go Sejmu i reprezentuje Sejm na zewnątrz. Decyduje jednak także o tym będzie obrad. Decydował prezydium niewątpliwie i proszę... Marszałek ma duży wpływ Proszę pamiętać o tym, że mnie, tak jak każdemu posłowi na tej sali, będzie zależało na tym, żeby po 4 latach wyjść do swoich wyborców, spojrzeć im w oczy i powiedzieć, że nie straciłam 4 lat, a 4 lata w parlamencie to nie lata przepychanek, to lata takiej bardzo ciężkiej pracy na rzecz wyborców. No są jeszcze takie kwestie, które budzą bardzo silne emocje, na przykład to, czy Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro powinni stanąć przed Trybunałem Stanu. To także może ta kwestia pojawić się w Sejmie. Pewnie tak, ale wtedy, kiedy się pojawi, to wszyscy będziemy w tym uczestniczyć. Każdy klub ma prawo zabierania głosu. A jakie pani ma zdanie na ten temat? Ja pewnie będę reprezentować stanowisko, które będzie wypracowane w przyszłym klubie. I jest to niewątpliwie, musi być poparte przede wszystkim pełną znajomością wiedzy, czyli materiałów, które płyną z komisji, od której to się zaczęło, że taki pomysł się zrodził. Ta wiedza jest dla mnie w tej chwili niedostępna. Znaczy ja nie znam pełnego opisu i przebiegu komisji śledczej w tym zakresie i tego, co można by było ewentualnie jako wnioski końcowe postawić. A czy Sejm zmierzy się z problemem in vitro i związków partnerskich tej kadencji?
In vitro pewnie będzie dominować i wiem, że dominowało przez ostatnie 4 lata. Zna pani opinię moją na in vitro. Bez konkluzji. Bez konkluzji, ale też pamiętajmy o tym i nie można tego gdzieś włożyć między bajki, że jednak trwały prace w komisji, trwały prace nad nie jedną, ale 3 ustawami dotyczącymi zapłodnienia in vitro. Ważną rzeczą jest i chyba najważniejszą, żeby konwencja bioetyczna była jednak w Polsce jako coś, co zostało wreszcie wprowadzone, czyli u nas na dzień dzisiejszy muszą być szerokie reguły, które określają i bezpieczeństwo, i potrzebę, a na końcu finansowanie tejże metody zapłodnienia. Tak, ale może pani stanąć przed takim oto dylematem. Grzegorz Schetyna mówił, że w poprzedniej kadencji Sejmu tak naprawdę zdecydowana większość posłów Platformy nie poparłaby liberalnego projektu i z tego punktu widzenia zapadła decyzja, żeby w ogóle tego nie uchwalać z obawy, że właśnie to prawo stanie się bardzo restrykcyjne. Ale proszę też pamiętać, że autorem jednej z ustaw tej bardziej liberalnej jest Małgosia Kidawa-Błońska. Ja wierzę w to, bo to jest bardzo doświadczony parlamentarzysta. Ona jest świetnie przygotowana w obszarze tejże ustawy. Pracowała najpierw w podkomisji, potem w komisji. Pracowała z zespołem, który tworzył tę ustawę i wierzę w to, że ma wielką moc przekonywania. Jeśli trzeba będzie, na pewno będzie bardzo merytorycznie dyskutować i przekonywać. Czy to będzie uchwalone w tej kadencji? To będzie zależało od Sejmu wtedy, kiedy przyciśnie odpowiedni zielony przycisk na swojej aparaturze do głosowania. Natomiast wierzę w to, że determinacja pani Małgosi Kidawy-Błońskiej spowoduje, że będziemy na pewno w komisji pracować nad tym projektem. Pani minister, wrócę jeszcze do służby zdrowia. Lekarze grożą, że nie będą wypisywać recept na leki refundowane, bo takie stanowisko zatwierdził konwent prezesów okręgowych izb lekarskich. Lekarze po prostu boją się, że będą musieli zwracać pieniądze, jeśli się okaże, że pacjent, któremu wypisali receptę, nie miał ubezpieczenia. Proszę pamiętać, że nic w tym zakresie takiego się nie zmieniło, żeby dzisiaj lekarze mieli większą obawę niż jeszcze rok, 2 czy 3 lata temu. Jeśli dzisiaj lekarz odpowiedzialny wypisuje swoją receptę, a to jest dokument, za którym jednocześnie idą pieniądze, bo jeśli wypisuje leki refundowane, to wiem, że te pieniądze idą budżet musi zapłacić. Z budżetu. Więc rozszerzyliśmy tylko rozporządzenie, które o tym mówi, że nawet wtedy, kiedy pacjent trafi do apteki i gdzieś po drodze pan doktor zgubi jedną cyferkę PESEL-u, to dzisiaj zgodnie z tym rozporządzeniem to lekarz może uzupełnić nawet, aptekarz może uzupełnić nawet ten PESEL po to, żeby tego pacjenta nie odsyłać ponownie do lekarza i z powrotem. Naszym zadaniem było poprzez te rozporządzenia przede wszystkim ułatwić życie pacjentom, ale też nie nakładać, broń Boże, dodatkowych obowiązków. Ja myślałam, że raczej dbać o interesy budżetu, bo nie wiem, jak to ułatwia życie. No, pacjent, który i tak wróci ponownie do apteki z tą receptą, bo pan doktor ją wypisze lub poprawi, musi jednak pokonać tą drogę powrotnie do przychodni. Rozumiem, z powrotem. No, ale co pani powie tym lekarzom, no jeżeli rzeczywiście taki strajk będzie? Ale ja powtarzam, nic się w tej sprawie nie zmieniło na tyle, żeby oni dzisiaj mogli się czuć bardziej zagrożeni niż to było dotychczas. Ja, jak państwo wiecie, nawet ci, którzy dzisiaj nie są ubezpieczeni, czyli ci, którzy odprowadzają składkę poprzez swoich pracodawców do ZUS-u, to i tak za tych nieubezpieczonych płaci państwo. Tak naprawdę dzisiaj wszyscy ci, którzy korzystają z ochrony zdrowia, mają pokrycie w pieniądzach na ich leczenie, bądź to ze swojej składki, bądź to z budżetu, bądź to z KRUS-u, bądź to Pani minister, jeszcze jedno szybkie pytanie. Ginekolog nie chce przepisać środków antykoncepcyjnych. Szpital powinien o tym informować. Wanda Nowicka z ruchu Palikota mówiła, że jeśli chodzi o klauzulę, którą stosują lekarze ginekolodzy, no to właściwie jest niedopuszczalne, bo pacjenci powinni wiedzieć, ten lekarz nie chce przepisywać środków antykoncepcyjnych. Każdy lekarz, kiedy składa przysięgę i wie, komu służy, a służy pacjentowi, przede wszystkim to pacjent jest dla niego pracodawcą, wie, jakie ma prawa, ale również wie, jakie ma obowiązki. Jeśli dzisiaj lekarz wypisuje receptę, to dokładnie ma wiedzieć, czy ten lek, który jest zapisany na tej recepcie, jest lekiem, który pomoże pacjentowi, czy lekiem, który zaszkodzi. Rozumiem, ale tu chodzi i kierować o klauzulę się sumienia. Dobro. Klauzula sumienia dotyczy tylko i wyłącznie w tej chwili zabiegów aborcyjnych i ta klauzula sumienia rzeczywiście funkcjonuje, ale też funkcjonuje przepis, że jeśli lekarz, wykorzystując tę klauzulę, powołując się na tę klauzulę, nie wykonuje, a ma do tego prawo, to wskazuje ośrodek, w którym tego rodzaju zabieg powinien się odbywać. Więc
ja uważam, że dzisiaj kierujmy się tylko i wyłącznie wiedzą merytoryczną, bezpieczeństwem pacjentów i myślę, że wszyscy na tym dobrze wyjdziemy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia TOK FM była Ewa Kopacz, minister zdrowia, w przyszłości być może marszałek Sejmu. Zapraszam na informacje Radia TOK FM. Po informacjach Agata Nowakowska, Maciej Gdula i Andrzej Stankiewicz.